Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Zaczynamy kolejny dzień, kolejny filmik. Witajcie, stuk puk kubeczkiem. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć, no ale dobra, udało się. Kochani moi ludzie, łyczek kawiczki. Witam się z wami we wtorek, 14 maja. Troszkę mi zeszło, nim się do was odezwałam, ale okazało się, że był tak intensywny weekend, że po prostu nie było kiedy. Tak, bo to nie była tylko impreza sobotnia, ale to był i piątek, i sobota, i niedziela. Bardzo takie, wiecie, fajne, relaksujące, towarzyskie i w ogóle super, super spędziliśmy czas. Ja właściwie dopiero dzisiaj mogę powiedzieć, że zakończyłam temat imprezowania, temat i urodzin, bo w piątek, wiecie, że miałam urodziny, ale to w piątek jeszcze miałam wolne, ale miałam wizytę u pani doktor chińskiej mojej, znowu miałam akupunkturę, no i jeszcze mi robiła bańki znowu, wiecie jak to jest. Zejdzie taka wizyta dosyć długo, trochę jeszcze pogadałyśmy, bo mi opowiadała, była w Chinach. No i tak, a potem odwiedziła nas, przyjechała do nas psia, która przyleciała z Polski, więc spędziliśmy fajnie czas razem. Spędziliśmy, bo też Jan był z nami, była piękna pogoda, także było bardzo fajnie. No a wiecie, sobota, no to już impreza, przygotowania do imprezy. Nie było jakoś tak strasznie dużo pracy, bo jedzenia wcale dużo jakoś nie robiłam, ale wiecie, a to przygotować ogródek, krzesełka, stoliki, był jeszcze jeden stolik wystawiony, taki składany, tam na środku stał, i to grilla przygotować, i to a to surówkę, a to coś tam, bo mięso to sobie dzień wcześniej zamarynowałam, a to kiełbasę pokroić. Słuchajcie, no wiecie jak to jest, niby się nic nie robi, ale w sumie to szybko się wyrobiliśmy i mieliśmy też czas, żeby odpocząć przed imprezą, także fajnie, wszystko się udało. W sobotę i w niedzielę spędziliśmy czas ze znajomymi dalej. Ja wam wszystko opowiem, tylko po prostu usiądę sobie i pogadamy, ale ja myślę, że to... Nie wiem, czy teraz zdążę, myślę, że raczej po pracy się do was odezwę. To wam powiem, jak to było. A teraz to wam puszczę. Troszeczkę nagrałam z urodzin, ale to dosłownie pokazałam wam tylko tort, jaki dostałam. Kwiaty od Jana. Nic w ogródku nie nagrywałam, bo po prostu nie było takiej w ogóle możliwości, żeby coś, cokolwiek nagrać. Nagrywałam też w niedzielę z naszego spaceru, takie przebitki będziecie mieli. To ja wam teraz to puszczę, a potem się do was odezwę po pracy i wam powiem, jak to wszystko wyglądało. Pogadamy sobie troszeczkę. Także kochani ludzie, do zobaczenia po pracy ze mną. Czy będziecie się widzieć ze mną, bo ja się tam chyba na filmiku na spacerze troszeczkę pokazywałam, to tam będziecie widzieć. Naprawdę niedużo tego nagrałam, bo po prostu byliśmy całą grupą i nie było jak. Także zapraszam. Mamy tutaj małą kwiaciarnię, a ja wam tylko chciałam pokazać, jaki tort dostałam. Kochani moi, zobaczcie. To jest tort wykonany przez prawdziwego cukiernika. Po prostu
Ja wiem, jak on smakuje, bo już nieraz ten nasz przyjaciel to robił. To jest po prostu mistrzostwo świata. On, ten tort jest ogromny. Zobaczcie moją rękę tutaj. O, to jest wielki, przeogromny, prawdziwy, profesjonalny wypiek. I zobaczcie, jak to jest ozdobione. My już zaczęliśmy imprezować i to chyba będzie tyle z tego nagrywania. A jeszcze Wam pokażę róże, jakie dostałam od Jana. Zobaczcie, jak zwykle, Jan romantyk. A tutaj kanapeczki, które Jan przygotował. Dobra, widzicie, ja szybko. To są kanapeczki wypieczone w piekarniku, upieczone. I taka masa serka topionego z czosnkiem, z pieprzem. I na to kosteczka ananasa. Kochani, polecam. Jan na to mówi adnogubki, czyli raz do gęby. Przepyszne i fajne na imprezy. My na trasie idziemy teraz cały czas pod górkę. Taki kawałeczek Wam tylko pokażę. My jesteśmy ze znajomymi, także nie bardzo mam jak nagrywać, ale miejsce piękne. Dobra. Tu jest pole golfowe. Chodź tu. Widzisz światło? Nie, tam to Stań na tym, zobaczcie, jakie widoki piękne. Cudna trasa. Idziemy, tak wąska ta alej, ten mostek taki, ale daliśmy radę. Cześć kochani, witajcie na naszej niedzielnej wycieczce, chociaż troszeczkę Wam chwilkę nagram, nie mogę za dużo, bo jesteśmy całą grupą ze znajomymi, także spędzamy fajny dzień. A my jesteśmy na samym przodzie. Ale no tak jest w Anglii, oni nie ruchają terenu, tylko Ty mnie nie ciągnij, Olivier. Nie ciągnij mnie, bo zlecimy. Ada, stój tak. Poczekaj. Więcej ma tam być, to dojdź tam bliżej. Żeby nas nie było. Piękne rododendrony. Zobaczcie, jaki rododendron piękny, pięknie rozwinięty, ogromne kwiaty. Ty mówisz, jak się tu chłodno robi? Tak się tu chłodno robi, ten energię masz przykryte, nie? Idzie, idzie. Panionie.
Dziewczyna, wróćcie się. Zaraz. O Jezus kochany, czekajcie, bo mnie zarzuciło. No właśnie, bo się nie mam czekać. I dalej. Jezu, ja idę, ale durna to masę. Marcelina, ty na koniec tej imprezy, flachę. Ja wiem, ty musisz być zawsze pierwsza. Widzę, jaki pieśniak piwo tu doniósł? Dotarliśmy już na samą górę. Wyszliśmy z takiego tunelu, zaraz wam pokażę z drugiej strony. Tak to tutaj wygląda. Punkt widokowy. Bardzo ładnie. Jest cieplutko, przyjemnie. O, zobaczcie jak wysoko. Już ci lepiej. Pierdoła, jak ktoś zna tą. Bogi tam przy drogach porozmawiać. Więcej świetników będzie wystawić. No, to jest prawda. Punkt widokowy piękny. Nie musisz, naprawdę nie musisz być pierwsza. Wow. Pole golfowe w dole. Przepiękne miejsce. Bardzo poważne mam utrudnienia w nagrywaniu, ale chociaż troszeczkę mogę wam przekazać widoków z tego miejsca. Słoneczkiem przyświeci? To będzie tego tu więcej. Dopiero zaczynają kwitnąć. Tu gdzie jest nasłonecznione, nie? Tak naprawdę. Dzień dobry moi kochani ludzie, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Idziemy na wieczorne pogaduchy. Ja mam tutaj bulion, żadna kawiczka, nie kochani. Wreszcie mogę usiąść i z wami pogadać, ale nim sobie usiądziemy, to wam jeszcze coś pokażę, co spotkałam po drodze. Zobaczcie, jaki piękny klematis już nam rozkwitł. Tutaj się następny kwiatuszek szykuje. Jeszcze jakieś będą? No zobaczymy. Na razie są trzy. Tutaj jeszcze nic nie widać. Jakieś są pączki? Nie. No ale jest piękny, prawda? Na psa urok, jakby moja babcia powiedziała. Tutaj mamy następnego kwiatuszka. Cześć, pitulaki, cześć, kochani, jestem. Tak się prezentuje pitulowo po imprezie. Jeszcze krzesełka nam zostały do pochowania, ale dobra, usiądziemy sobie na chwilkę i pogadamy. Powiem wam wszystko, co i jak. Wiecie co, jestem zła, bo tak się ten filmik przedłużył. O!
Poczekajcie. Tutaj jeszcze muszę wam Boczusia pokazać, naszego kochanego. Cześć, Boczesław. Już się wyspałeś, kochany nasz? O, jaki kotek śliczny. Zrobimy fotkę. Chciałam zrobić zdjęcie Boczusiowi, ale się nie udało, bo pies przyszedł. Znowu stoi za płotem i podgląda. Sąsiedzi wyszli. Nie jest mi dane skończenie tego filmiku. Słuchajcie, miałam się do was odezwać. Miałam się do was odezwać we wtorek po pracy, ale niestety się tak złożyło, że jak wróciłam z pracy, pokręciłam się tu chwilę i niestety musiałam jeszcze wrócić do pracy, siła wyższa, także nie mogłam tego filmiku wczoraj skończyć. Pies skacze po płocie. Widzicie psa? Tu w tym miejscu. No i nie mogłam tego filmu skończyć, a dzisiaj też już jest całkiem późno. Już słoneczko zaszło i ja w końcu mogę usiąść, bo dzisiaj skończyłam pracę, przyjechali znajomi do pubu. Jeszcze sobie tam posiedzieliśmy, bo słuchajcie, była piękna pogoda. Jest cały czas fajnie, tylko już słonko zaszło. No i posiedzieliśmy sobie trochę. Ja niedawno przyjechałam, no wiadomo, że obowiązki, wszystko, ale mówię, w końcu się odezwę do was, bo przecież nie skończę tego filmu. Urodziny już dawno minęły, dzisiaj jest środa i ja mówię, no nie odzywam się już prawie. W piątek mieliście ostatni film, a dzisiaj jest środa u mnie, a wy, mam nadzieję, macie czwartek, że złożyłam ten film na czwartek, bo przecież no... Nie mogę się ogarnąć. Teraz mam problem z nagrywaniem, bo sąsiad mnie rozprasza. Słuchajcie. Przepraszam, ale mnie zakręciło, bo wiecie co? Piję bulion rosół i sypałam pieprz przed chwilą i chyba mi pieprz do nosa wleciał. Kochani, dobra. Już wam opowiadam wszystko, jak to było, jak minął weekend. Tylko najpierw się napiję. Moi drodzy, nie, jak to się mówi, tak to się mówi, jak coś smakuje. Jestem totalnie zakręcona. Impreza się udała super, dlatego że pogoda nam dopisała, naprawdę było super. I już wam mówiłam na początku filmu, że w piątek już odwiedziła nas psiapsia, która przyleciała z Polski. Była też w sobotę u nas, tutaj przyjechała na urodziny. Generalnie to tak. W sobotę była piękna pogoda, myśmy sobie wszystko z Janem poszykowali wcześniej, potem mieliśmy trochę czasu, żeby odpocząć. Już po południu, przed przyjazdem znajomych, Jan rozpalił ognisko, naszykował grilla, żeby było wszystko, już wiecie, naszykowane, jak się mieli nasi przyjaciele zacząć schodzić. Stół był tutaj jeszcze rozstawiony w ogródeczku, oprócz tego stołu, który mamy, to był rozstawiony stół na trawie, to wam mówiłam rano, bo w ogóle przecież witałam się z wami kiedy? Wczoraj się z wami witałam. Myślałam, że ten film skończę, no ale wyszło jak wyszło. W każdym razie myślałam, że zdążę ponagrywać właśnie to ognisko, że pokażę wam jeszcze stół z jedzeniem, że sobie trochę pogadamy. I wiecie co, powiem wam, że to było śmieszne, bo myśmy się umówili tak 17-18 ze znajomymi, bo nas trochę było. Naprawdę chyba, dobra, już nieważne ile ludzi byście się przerazili, jakbyście usłyszeli ile dokładnie. Musiałabym policzyć, ale kilkanaście osób. No i wyobraźcie sobie, że ja nie zdążyłam w ogóle telefonu wyjąć, żeby coś zdążyć nagrać, dlatego że wszyscy naraz się zjechali, dosłownie jedni za drugimi. I wiadomo, tutaj jest każde życzenia, to kwiaty, widzieliście, bo wam nagrałam, tylko przez moment zdążyłam nagrać te kwiaty, widzieliście tort i widzieliście adnogubki, które Jan zrobił, a tego jedzenia było mnóstwo, bo wiecie,
Ja i deserki zrobiłam, i sałatkę, i była kiełbasa, i były piersi z kurczaka marynowane. Znajomi jeszcze poprzynosili jakieś sałatki, najróżniejsze, najdziwniejsze, także było tego jedzenia mnóstwo. W ogóle mieliśmy takie fajne chlebki z pity robione w domu. Takie, wiecie, były przyniesione tutaj surowe, a potem żeśmy je na grillu opiekali. Słuchajcie, pyszne. Wszyscy się tym zajadali. No, kupa jedzenia, niczego nie zdążyłam nagrać, bo wiecie, hałas się zrobił w ogródku, wszyscy gadali, wszyscy się śmiali, wszyscy się cieszyli, bo pogoda naprawdę dopisała idealnie, bo nie było jakiegoś upału strasznego, a było fajnie, było słonko, było ciepło, nie było wiatru. Prawdę wam powiem, że po prostu no, nie było jak nagrywać, a poza tym ja się tak cieszyłam, że możemy usiąść w tym ogródeczku, że pogoda dopisała, że po prostu już potem mówię, odpuszczam, chowam telefon, chociaż tyle, że zdążyłam wam ten tort pokazać. Ja już wam mówiłam, że my mamy przyjaciół, których rodzice też z nami zawsze się bawią, bo to jest tak, że ci przyjaciele, bracia są od nas młodsi, a rodzice są troszeczkę starsi, nie ma dużej różnicy, także fajnie, bo tak my jesteśmy po środku pomiędzy tymi naszymi przyjaciółmi, a ich rodzicami, także wszyscy po prostu razem jak się spotykamy, to jest wesoło, a właśnie tata tych naszych przyjaciół jest cukiernikiem, znaczy on w ogóle i wypieki robi, i kiełbasy swojskiej, mięsa piecze, co zrobi, to jest pyszne. W ogóle ma swoje ule tutaj w Anglii, to wam mówiłam, że też właśnie od nich mam miód. No i ten tort, który zrobił, to był ogromny, on był w ogóle tak ciężki. Wiecie co, ale naprawdę uwierzcie mi, że za każdym razem, jak on ten tort zrobi, to my wszyscy się na niego rzucamy i wszyscy, nawet niejadki słodyczowe, się na ten tort rzucają i go zjadają, bo on jest po prostu przepyszny. To jest mistrzostwo świata, arcydzieło takie, wiecie, cukiernicze. To jest, powiem wam, że ja nie jadłam lepszego tortu. To jest po prostu coś, co chciałabym nauczyć się piec, i nie wiem, muszę zacząć jakieś takie rozmowy. Może zdradzi tajemnicę, jak pieczę ten tort, bo po prostu za każdym razem go inaczej przyozdabia. Wiadomo, że zależy, kto ma urodziny, to ma inaczej ten tort przyozdobiony, ale zawsze smakuje tak samo, po prostu niebo w gębie, jak to się mówi, raj, raj dla podniebienia. Także było i ognisko, był grill. Jak już pojedliśmy, upiekliśmy całe mięso. Jan tutaj w ogóle siedział przy grillu, pilnował cały czas. Ja mówię, Jan, ja cię zmienię. Jan mówi, nie, to są twoje urodziny, także ty sobie tam siedź, gadaj, ja będę grilla pilnował. Także Jan się spisał, Jan grillował. A potem jak już skończyliśmy grillować, co Barusieńko, jak skończyliśmy grillować, no to już było ognisko i siedzieliśmy sobie przy ognisku. I powiem wam, że była po prostu taka fajna energia. Tak po prostu wszyscy się cieszyli z tego, że wreszcie mogliśmy się spotkać i pogadać, że po prostu no, czas minął nie wiadomo kiedy. No ale że było tak fajnie i taka ładna pogoda, to w ogóle, wiecie, tego jedzenia zostało, bo było tego sporo. Więc umówiliśmy się na drugi dzień, żeby się po prostu wszyscy tutaj z powrotem zjechali i mówimy, zobaczymy, gdzie sobie pójdziemy na spacer. Także faktycznie tak było, że od rana tutaj się znowu prawie wszyscy zjechali, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, zjedliśmy sobie śniadanie, wypiliśmy kawiczkę, zjedliśmy jeszcze resztę tortu, szarlotki. Ja też te moje deserki, te pianki ze śmietaną zrobiłam, z borówkami. Się śmiałam, że zrobiłam deser jak za czasów komuny. Wszyscy ten deserek zjedli z przyjemnością, z ochotą. Bardzo każdemu smakował, także wiecie, tego jedzenia było mnóstwo. No i jak siedzieliśmy sobie tutaj w niedzielę, też była super pogoda, no to żeśmy się zapakowali w auto i pojechaliśmy sobie do parku na spacer.
taki park, las, widzieliście troszeczkę, ja wam z tego nagrałam, ale wiecie co, bardzo niedużo. Ja jeszcze nawet tego nie montowałam, więc nie wiem, jak ja wam to zmontuję. Podejrzewam, że będę musiała tam jakąś muzyczkę wstawić, bo po prostu wiecie, no, szliśmy ze znajomymi, rozmawialiśmy, więc ja tam w kilku momentach na chwilkę się tylko odezwałam, no ale to już widzieliście. I po prostu nie było jak nagrywać, a zresztą, wiecie co, też chciałam taki mieć po prostu czas dla siebie, żeby nie myśleć o tym nagrywaniu, tylko żeby się cieszyć tym czasem z przyjaciółmi. No i naprawdę całą niedzielę spędziliśmy też razem. Wróciłam do domu, to już było późno i wyobraźcie sobie, że jak wróciliśmy do domu, ja chciałam z Barkiem wyjść, a tu się rozpadało. Ale nie martwcie się, Barek był pod dobrą opieką, Barek nie był sam w niedzielę, także nic się nie stało, po prostu poczekałam trochę i założyłam, nie padało mocno, taki kropił deszczyk, on był na szczęście ciepły, bo wiadomo, że jest ciepło, także poszłam sobie z Barkiem na chwilę, pochodziliśmy, ale mówię, no Barek nie był zostawiony sam w niedzielę, także żeby mi nikt nie pisał, bo ja czasami jak powiem, że gdzieś tam byłam bez Barka, to potem są pytania, a gdzie Barek był w tym czasie, kto się Barkiem zajmował. Także Barek nie był sam. Wiecie, to za dużo godzin, żeby go tak zostawić samego. No i tak ten weekend minął i po prostu naprawdę tak fajnie, no wszyscy przyszli, każdy się stawił, nikt nie odwołał, nikt nie zrezygnował, po prostu tak przyjemnie było, super czas spędzony, fajne jedzenie, pyszne jakieś nowe przepisy na sałatki. Koty wieczorem się pokazały dopiero, jak już miały dosyć siedzenia w domu, to jak się ciemno zrobiło, to też buszowały po płocie, biegały. Boczek siedział na szopce, tam wiecie, monitorował wszystko, Baka gdzieś tam się chowała po krzakach, także też nie było tak, że koty pochowane siedziały i się bały wyjść. Jak przyszła noc, to wtedy też się kręciły. No i co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? Spacer bardzo udany w niedzielę, bardzo ładne miejsce, nigdy tam nie byłam, ponieważ jakoś tak, jak rozmawiałam, już nie pamiętam z kim o tym miejscu, to mi zawsze wszyscy mówili, bo kilka razy rozmawiałam, to mi mówili, że z psem to tam nie za bardzo można iść, tylko z psem na smycz, a poza tym są takie miejsca, że są takie wąwozy, takie jakby jaskinie, że momentami trzeba się, wiecie, i łańcuchów trzymać, i ciężko jest podejść, i pies by mógł nie dać rady, trzeba by go nosić. Faktycznie takie są miejsca, no to ja po prostu tam nigdy nie jechałam z Barkiem, bo wiecie, ja Barka nie uniosę, Barek jest bardzo ciężki. Barek waży no w tej chwili troszeczkę mniej niż jak był młodszy, ale no w porywach to on ważył po 28 kilo, także wiecie, ja się nigdy nie odważyłam tam jechać, bo mówię, jako po prostu nie uniosę, jak trzeba będzie gdzieś w takim miejscu przejść, gdzie trzeba by nieść psa. No i faktycznie tam jest taki jest kilka momentów, że byłby problem z psem. Małego psa to można wziąć pod pachę i się idzie, a z Barkiem no to nie jest takie proste. Także ja nigdy tam nie jechałam, bo po prostu nie miałam co z Barkiem zrobić. No a że teraz już jest taka sytuacja, że wiecie, z Barkiem nigdzie tak nie jeżdżę, no to po prostu się zdecydowałam, że no wreszcie mogę to miejsce zobaczyć. Także fajnie, naprawdę sympatycznie, bardzo fajne miejsce, na pewno tam jeszcze będę wracała, bo mi się bardzo spodobało, a jest niedaleko, także super. No i tak to można powiedzieć, urodziny i po urodzinach, ale naprawdę było super. Kwiaciarnia w domu, pełno kwiatów, także miło, przyjemnie i naprawdę jestem w szoku, że taka pogoda była, bo tak jak wam mówiłam, w mojej urodziny to bardzo często jest brzydko, zimno. Przeważnie to jest zimno. Robi się tak nieprzyjemnie, że po prostu często było tak, że po prostu nawet z grilla rezygnowaliśmy. Nawet jak nie padał deszcz, to po prostu nieprzyjemnie do grillowania. To wielokrotnie było tak, że
marzec, kwiecień był cieplejszy niż moje urodziny, niż ten czas w moje urodziny. A w tym roku pogoda nam spłatała figla i zrobiło się fajnie i przyjemnie. Także miło wspominam, wcale nie żałuję, że te urodziny były, bo naprawdę się fajnie udały. Zresztą jak tu żałować, że urodziny się robiło po tylu latach. Udało się nareszcie. No i wczoraj właśnie chciałam skończyć filmik i to się niestety nie udało, bo tak jak Wam mówiłam, musiałam wrócić do pracy. A dzisiaj nagrywam to już późno, za chwilę jeszcze idę z Baryłkiem, ale też fajnie dzisiaj czas po pracy spędziłam, bo siedzieliśmy sobie ze znajomymi w ogródeczku i było bardzo sympatycznie. Tak jakoś, wiecie, taki czas ostatnio, że więcej jakoś tak socjalizujemy się między ludźmi, ale to wiecie, dlatego, że się wreszcie ciepło i fajnie zrobiło. No a także kochani, ja tak Wam na szybko to opowiadam, bo już mówię Wam, chcę po prostu wreszcie ten filmik zmontować i go puścić, no bo ileż to można przetrzymywać. Obiecałam, że się odezwę, że Wam powiem, jak impreza się udała, a tu ciągle coś mi wypada, co sobie zaplanuję, to coś mi wypada. Wczoraj to już po prostu było tak późno, jak wróciłam do domu, że zwyczajnie nie miałam siły. Niby mogłam się w poniedziałek odezwać, ale powiem Wam szczerze, że w poniedziałek od rana to ja taka byłam, znaczy nie to, że zmęczona, ale po prostu jak popatrzyłam, co tu się wkoło dzieje, bo tak, w sobotę, jak już wszyscy pojechali, no to najpierw nam się nie chciało, ale potem zaczęliśmy to wszystko z ogródka znosić. Już bardzo późno było. Zaczęliśmy to wszystko znosić i jakoś tak ogarnęliśmy, że no tak w sumie dosyć dużo posprzątaliśmy wszystkiego i w niedzielę rano to kończyliśmy. No ale nim skończyliśmy całe sprzątanie, to już się ludzie zjechali. No to wiadomo, że od nowa się zrobił bałagan, bo wiadomo, jedzenie, picie, wszystko na nowo wyciągane. Co prawda na imprezie to były plastikowe, te papierowe talerzyki, ale i tak wiadomo, szklanek, witelców, wszystkiego się i tak nazbierało i wiecie, talerze z jedzeniem i to wszystko, więc każdy się kręcił, chodził, więc się bałagan zrobił. No i właśnie w niedzielę nie zdążyliśmy dosprzątać, no bo ludzie się nazjeżdżali. Przepraszam, od nowa, a potem po prostu tylko schowaliśmy jedzenie do lodówki i już bez żadnego sprzątania, żeby nie tracić czasu, po prostu pojechaliśmy na spacer. A jak wróciliśmy do domu, to już było tak późno, że po prostu ja stwierdziłam, że tylko tak po łebka ogarnęłam i po prostu poszłam spać, bo naprawdę żeśmy się nachodzili. A poza tym człowiek był niedospany jeszcze, bo wiadomo, że siedzieliśmy bardzo długo, bardzo późno poszliśmy spać, wcześniej wstaliśmy, więc ja byłam niedospana, więc stwierdziłam, że idę w niedzielę spać, że po prostu posprzątam to wszystko w poniedziałek rano. A więc zamiast się do Was odzywać, a chciałam przełączyć, bo właśnie Barek się z Boczkiem bawił, ale Boczek się przesunął i teraz mu tylko dupelkę widać. Pokażę Wam. O, tutaj tylko widać kawałeczek Boczusia. No i w poniedziałek rano, jak wstałam, to się zabrałam za ogarnianie wszystkiego. Musiałam posprzątać w ogródku, skończyć sprzątanie, pochować wszystko. W ogóle jeszcze było pełno krzesełek takich, bo jeszcze ze strychu zdjęliśmy krzesełka, takie te nasze kempingowe składane, więc trzeba było stół schować, wszystko wyczyścić. Tak, Baryłko, kuchnię posprzątać, no wiecie jak to jest. Jeszcze musiałam z Barkiem na spacer biec. No i co? I czas szybko upłynął i musiałam już do pracy uciekać, także w poniedziałek wróciłam. To byłam zmęczona, byłam jeszcze niedospana, taka mówię, nie mam siły, po prostu nie mam siły się do ludzi odezwać. No i mówię, odezwę się we wtorek rano, ale we wtorek rano jeszcze się tam za coś zabrałam i po prostu, no mówię, no chwilę się do Was we wtorek odezwałam w sumie rano, no i plan był taki, że skończę filmik we wtorek po pracy, no ale tak jak mówiłam, musiałam jeszcze wrócić do pracy wieczorem i potem to już zwyczajnie nie miałam siły. To jest tak, zaplanuj sobie coś, człowieku, nie? Mówię Wam, że to tak właśnie
tak to jest, jak się zaplanuje. Ale dobra, impreza się udała, fajnie było, bardzo mi się podobało, wszyscy zadowoleni, także fajnie. No i teraz następną bibkę mamy właśnie u tych braci, u tych synów naszego piekarza. Nie w ten weekend, tylko w następny też właśnie kolega ma urodziny, także znowu będzie tort, kochani ludzie. I fajnie. No i jeszcze chyba nam się jakieś tam imprezy latem szykują. Fajnie. Fajnie, cieszymy się bardzo. Dobra, kochani ludzie, kończę, bo mój baryłeczek tutaj płacze, bo on chce już iść na spacerek, a ja tylko na chwileczkę przysiadłam, żeby się do was odezwać. Wypiłam w tym czasie mój bulion z kolagenem i lecę. Ale powiem wam, że wczoraj wrócił Barek. Samolot leci. Wczoraj wróciłam późno dosyć do domu, ale jeszcze jak poszłam z Barkiem, to jeszcze sobie poćwiczyłam, także wiecie. Dzisiaj nie ćwiczę, bo... A co ty szczekasz? No na co ty szczekasz, co? Na co ty szczekasz? Na kogo ty szczekasz, co? Bo mi tu latają, nad moją głową latają. Nie wolno latać nad barusiowym niebem. No także dzisiaj nie ćwiczę, bo niedawno jadłam i jestem za bardzo najedzona, żeby ćwiczyć, także dzisiaj sobie odpuszczam. Teraz po prostu lecę z Barkiem, bo nie chcę później z nim wychodzić, bo po prostu chcę już mieć spacer z głowy. Tak, Maryłeczko? Ja jestem jak najbardziej za. No, bratusie mi troszkę poodbijały, już dużo lepiej wyglądają. W ogóle jeszcze powiem wam, że mam już alko przygotowane na intrakt z glistnika. Takie alko, wiecie, 80%, więc będę musiała to wszystko w odpowiednich proporcjach rozrobić, ale już glistnik jest taki, że będę go przerabiała. Lada chwila, bo za moment będzie pełnia. Myślę, że to będzie niedziela. Nie wiem, czy w niedzielę już będzie pełnia, muszę sprawdzić. W każdym razie, czy będzie, czy nie będzie, to chyba zajmę się tym w niedzielę albo w poniedziałek. Zależy, jaka pogoda będzie. W poniedziałek wcześniej rano, przed pracą. Albo właśnie w niedzielę. Zobaczymy. Muszę sprawdzić pogodę. Znaczy pogoda, no to się okaże dopiero w niedzielę czy w poniedziałek, jaka będzie, ale muszę sprawdzić, kiedy jest pełnia, bo ja glistnik to zawsze przerabiam w majową pełnię. Także już mam wszystko przygotowane, butelki przygotowane. No. Także będziemy przerabiać, bo glistnik już jest idealny. Pięknie, pięknie kwitnie, także będzie co robić. Pokażę właśnie wam, jak bratusie ładnie odbijają. No może te nie są takie ładne, ale na przykład te tutaj to już się zrobiły dużo ładniejsze. One takie były biedne, zmaltretowane, a już się takie robią fajne. Tak, tak, moje kochane psisko. Jeszcze wam tutaj pokażę. Te są chyba najładniejsze. O, zobaczcie, jak już się fajnie prezentują. Nic więcej kwiatków nie dokupywałam. Jeżyna za to pięknie kwitnie. Będziemy czekać na pierwsze owoce. Pamiętacie, jak w tamtym roku, ile było jeżyn? No na razie tutaj to jest taki busz. Powycinam cały glistnik, to się za to zabiorę, bo teraz priorytetem moim jest właśnie glistnik, żeby go poprzerabiać. O, tak w tej chwili wygląda, także jest idealny do przerabiania. A wiecie, że ja tego glistnika, to ja mam tam z tyłu pełno, tam mam skrzynię, przepraszam, i tam pięknie rośnie. Jeszcze tutaj też jest glistnik, ale jakoś go mało tutaj, mniej w tym roku, no przez to, że tego słonka było mało i on tak nie bardzo tutaj. Troszeczkę ma za ciemno, to mu jeżyna przyciemnia. I on jakoś tak marnie rośnie tutaj, ale i tak za to tam z tyłu mam tego pełno, więc będzie dobrze. Na szczęście się wszędzie porozsiewał. Gdzie nie spojrzę, to jest glistnik, także będę go przerabiała, tak jak powiedziałam, w weekend albo zaraz po weekendzie.
No, zależy od pełni. Dobra, kochani ludzie, 23 minuty gadam. No, ja to jestem zdolna. Kończymy. Ściskam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za dzisiaj, za wczoraj, za sobotę. No po prostu taki znowu zwariowany, pomieszany ten filmik, przeciągnięty. No ale wybaczcie, kochani ludzie. Jejkuś, o najważniejszym zapomniałam. Boż, moja głowa. Słuchajcie. Ja Wam bardzo chciałam podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe. Przecież tych życzeń jest tyle. Ja wszystkie przeczytałam, tylko tak, nie odpowiadałam, bo mówię, postaram się odpowiedzieć na każde jedno, na każdy jeden komentarz, więc nie serduszkowałam nawet nic, bo to wtedy te komentarze mi znikają, więc cały czas je trzymałam, ale po prostu tych komentarzy jest tyle, że ja chyba nie dam rady na nie odpowiedzieć. Nie wiem, będę próbowała. Wszyscy mi pisaliście życzenia, składaliście najserdeczniejsze, takie widać, wiecie, z głębi serca, szczere. Słuchajcie, ja Wam bardzo chciałam za nie podziękować. Jesteście kochani. Było mi bardzo miło, czytając te komentarze. Po prostu tak mi się miękko na serduchu zrobiło, tak przyjemnie, takie ciepło, taka dobra energia płynęła od nich. Także bardzo, ale to bardzo Wam za nie dziękuję, bo naprawdę jest to niezmiernie miłe, kiedy tak piszecie. Kochani ludzie, dziękuję Wam, dziękuję, po trzykroć dziękuję. Trzymajcie się, moi kochani ludzie, i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! A na koniec jeszcze mamy dziewczynę. Bakuleńka się obudziła. Cześć, kochana nasza księżniczko. Dzień dobry. No i tyle bakuleńki było. Tyle bakuleńki. No kończ już to gadanie i idziemy. Już idziemy, baryłeczko. Już idziemy na spacerek. No wreszcie. Co? Co mi po tym niebie latają? No widzisz? Co tam? Co tam? Ty na księżyc szczekasz. Tak? No już, już, już wystarczy.